To jest twój świat. Lubisz tu działać i czuć się prawdziwym szefem. Masz wszystko poukładane, bo jest z tobą Metal Gas. Najlepsze metalowe regały, meble warsztatowe i drabiny kupisz w naszym sklepie www.metalgas.com.pl. Dzień dobry moi drodzy, witamy was w kolejnym odcinku, tym razem samiuśkiego rana. Godzina przed siódmą, na siódmą beton. Dlatego też okulary na głowie i będziemy zalewali. W poprzednich odcinkach żeśmy zrobili szalonki na wieniec. Majster jeszcze w weekend tutaj pokończył, poskręcał klepki, knapki, jak to tam się nazywa, tak się nazywa. No i wygląda to następująco. Ogólnie my posiadamy sporo rusztowań, z racji tego, że coś tam grzebiemy sobie na budowach. Natomiast majstra dom jest na tyle wielki, że tych rusztowań i tak wystarczająco dużo tutaj nie ma. Tak więc będziemy musieli sobie wymyśleć sposób, żeby po prostu to jakoś sensownie zalać. Generalnie nie będzie to trwało dłużej niż, powiem, 30 minut. Tyle przynajmniej my zalewaliśmy ostatnio wieniec na fundamencie. Tu może troszeczkę dłużej wyjść z racji tego, że trzeba po prostu te rusztowania przestawiać, ale pompa jest i tak wynajęta na godzinę, bo na tyle da radę najmniej ją wynająć, więc powinno być dobrze. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wczoraj w nocy przyszła powódź błyskawiczna. Jestem ciekaw, jak tu gruszko pompa wiedzie, bo może być ciężko, bo wczoraj to po prostu w przeciągu 30 minut to, kurde, tak naprawdę cała ta okolica była pod wodą. Nasze podwórko też. Tak więc, no słuchajcie, nie jest łatwo. Jak będzie, tak będzie. Ja wam puszczę drona, zobaczycie, jak to z góry wygląda. No i czekamy ogólnie na betoniak. No i tak jak widzicie, my już jesteśmy po zalewaniu, betonu nie brakło, majster wziął pół metra więcej i te pół metra zostało. Teraz robimy trochę inaczej, nie zawsze robiliśmy, czyli z racji tego, że jest pogoda taka jaka jest, beton nie ciągnie tak szybko, więc najpierw majster zrobił rundkę i wylał wszystko, a teraz my chodzimy i wibrujemy to, zobaczcie, zaraz zobaczycie, jak to siada. No i majster potem to ściąga sobie deseczką. Generalnie pół metra było wzięte z zapasu i pół metra zostało, tak więc no uważam, że jest spoko. No i to wygląda tak, zobaczcie, jak on jest teraz napuszony i teraz go... I teraz on wszędzie tam, bo jest gęsty, on jest nierozrabiany, tak więc jak lejemy sobie gdzieś w szalunki, to dobrze tego betonu sobie nie rozrzedzać. Żeby... B25, nie? I to jest B25, natomiast wiecie, on się po prostu sam idealnie rozejdzie, nie?
buława jest na prąd, trochę kabel utrudnia pracę, ale nie jest najgorzej. Ja wiem, że się pewnie zaraz odezwą wyznawcy, że za długo wibrujemy w jednym miejscu, że kamyczki opadną na dno i że z tego nic nie będzie, ale wierzcie mi, gorzej ludzie robili, a chałupy stoją, tak więc słuchajcie, nie ma się co bać, trzeba po prostu lać. Jednak co szefowa, to szefowa. Łukasz głupi by kurde przesuwał rusztowania, a szefowa to jednak kobita, która myśli i po prostu idzie za koleją, a nie. Dobra, czyli tutaj mamy dolane, dowibrowane do nadproży. To teraz sobie lecimy w drugą mańkę. O, taką buławkę, słuchajcie, jak kupujecie, to można wziąć dłuższą. Chodzi o ten przewód, to później sobie możecie taką buławkę po prostu na szyję założyć i nie jest tak ciężko, bo to jest generalnie dosyć ciężka. Tak jak widzicie, podstemplowane zostały te duże otwory okienne, tak jak producenci zalecali, aczkolwiek powiem wam szczerze, że to jest chyba pierwszy raz, jak tak robimy. Jest na tyle lekkie wszystko, że te nadproża bez problemu sobie poradzą z takim betonem. No ale jak macie stempel, to oczywiście nie zaszkodzi. Nie wiem, czy kamera to oddaje, ale za nami to się tak nagle ciemno zrobiło, jakby najczarniejsze siły zła zaraz miały na nas spaść całą mocą. Musimy się uwijać, bo podejrzewam, że zaraz lunie. Miejmy nadzieję, że tego betonu nie wymyje, bo lekki deszczyk jak najbardziej wskazany. No ale ulewa już niekoniecznie. My ściągamy teraz nadmiar tego betonu z XPS-a, bo teraz jeszcze to jest, wiecie, proste do zrobienia, ale jak to zastygnie, to bez wycięcia tego się nie obędzie. Środki zostały zabezpieczone piaskiem, zwłaszcza papa. To jest najważniejsze, żeby po prostu beton, nawet jak tutaj byśmy nie zdążyli wysprzątać tego, to na tym piasku, to później z piaskiem się zmiecie. Tak samo wszystkie otwory okienne, też wysypane piaskiem, bo później, jak to już złapie, to będziemy to skuwać. Tak więc teraz w tym momencie w sumie majster kończy zacieranie tego u góry. Ja staram się ten XPS uratować, żeby był czysty, a środek można zostawić, bo jest zabezpieczony piachem, ale pamiętajcie, żeby po prostu tego nie omijać, bo powiem wam, że no naprawdę to, co się przez ostatnie dni w
Polsce dzieje. Wczoraj mieliśmy ulewę błyskawiczną. W przeciągu 15 minut zalało nam całe podwórko. Woda na pograniczu naszych dwóch działek to po prostu stała. No, można było tam szczupaki łowić. Tak więc dajem wam, że ta pogoda coraz dziwniejsza, czym starszy jestem. Ciekawe, czy zdążę jeszcze polatać dronem, czy już nie będzie widział niczego, bo jest taka mgła, jest ciemno i zaraz naprawdę coś zacznie lać. Ale majster chyba tam już ma, zostało mu tam z 2 metry. No właśnie widzę, 2 metry mu zostało, więc myślę, że zdążymy. O, zaczęło już, taka zrobiła się taka mgrzawka. Ale lecimy z tematem. Biednemu zawsze wiatr w oczy i wiecie co, w tyłek. Ciekawe co będzie z wieńcem. Nie zdążyliśmy jeszcze rozrzucić betonu i zaczęło lać. I to tak mocno na piżdżę. Przestało lać na chwilę, pada, ale nie leje. I zobaczcie, co tu się zrobiło. Chwila deszczu i tam jest już normalnie powódź. Ja mam całe mokre plecy. W ogóle cała jestem mokra, ale jeszcze trzeba rozgarnąć ten beton i zaraz pójdziemy zobaczyć, jak co wygląda wieniec, bo błyska się strasznie i grzmi. Teodor jest sam w domu, aż się o niego martwię. Ja wiem, moi drodzy. Generalnie już uznałem po zalaniu wieńca, że film jest taki, że nie ma przygód. Ja wiem, że wy lubicie jak nam zawsze wiatr w oczy i nie idzie generalnie, to się te filmy najlepiej klikają. No i wykrakałem, bo no co tutaj się zadziało, to tutaj też szczupaki można łowić. Ten beton, który został, musimy jeszcze rozgarnąć, bo majster będzie go w drogę potem rzucał. No i tak to wygląda, nie? Tak będzie wyglądała góra wieńca, ale zobaczcie! W środku jest zdrowo! Idziemy na wieniec, zobaczę jak o, wygląda. No chodź. No, majster zawsze mówił, że chciał mieć basen w domu. To powiem, że to go ma. Dobrze, że mamy dobre buty, bo ja dzisiaj miałam założyć trampki albo adidasy. Właśnie, ten, na górę sprawdzamy, co to tam się stanęło i ogólnie to się chyba trzeba będzie po rozrzuceniu tego betonu zawinać do domu. Nie, no dobrze wygląda, tylko kamyczki są na wierzchu. Dobra, moi drodzy, kurde, tak to wygląda. Tak to się wydarzyło, czyli tak jak mówiliśmy, cały ten wierzchnia warstwa no po prostu się wypukała, aczkolwiek trzymamy kciuki, że ona się wypukała tylko dotąd. Zobaczcie, folia, nie folia, nigdzie po wieńcu nie widać, żeby płynął jakiś cement, tak więc on już też zdążył troszeczkę stanąć. Ściągnąć, no. Poczekaj, potrzymaj. Ten. Pogrzebiemy paluchem. Grzebaluchem. Nie, tu jest git, normalnie, zobaczcie. No. Widzicie? Także nic się nie stało. Jeśli by nie padało, to można jeszcze raz przejść pacą i to zagładzić. Aczkolwiek, słuchajcie, tutaj są wiązary, które... Tu nie ma murbelki żadnej, tylko są wiązary, więc to nie jest takie istotne, żeby ten wieniec był gładki. On w tym momencie jest po prostu porowaty. No, nie przeskoczymy tego. Są przygody. Jest ciekawy. Jak to mówią, biednemu zawsze wiatr w oczy i nie powiem co, w pupę. Natomiast u nas to chyba już jest tradycja, że nie może się betonowanie odbyć bez przygód. Na samym początku było gorąco i beton stygł w oczach, natomiast teraz wypłukało nas i to sowicie. Dobrze, że to tylko jest wierzchnia warstwa. Można to wyrównać albo położyć papę. Generalnie jak to wszystko sobie stężeje, będę się zastanawiał. Nie jest źle, gorzej by było, jakby w ogóle ten beton nie przyjechał. A tak to mamy wylane, beton rozgarnięty, z pół metra zostało, ale ja mam gdzie wrzucać, więc zawsze wolę mieć więcej niż mniej. Prawda? Tak. No. Uciekamy, bo zaraz będą burze jeszcze kolejne. Słychać dookoła syreny, jakby normalnie bombardowali. Bardzo mi się podobało, no. Jak zwykle. Także jak jesteście ciekawi kolejnych przygód na naszej budowie, to śledźcie kanał, subskrybujcie, lajkujcie. Piszcie w komentarzach, kiedy ta chata się majstrowi nałoży. Tak, i piszcie, kiedy się ta chata nam rozwali. Natomiast jak na razie stoi. Do widzenia.